Cześć dziewczyny, dzisiaj przy okazji wykonywania makijażu oraz nagrywania dla Was innego filmiku z testem podkładu postanowiłam, że również jakby nagram taką drugą część, dlatego też stąd będzie mój ten sam ubiór w dwóch odcinkach. Postanowiłam, że pogadam do Was trochę na temat tego, na czym polega ocieplanie twarzy i czym się różni od konturowania oraz w jaki sposób ja to robię i w jaki sposób to zrobić tak, aby po prostu wyglądało to w miarę naturalnie, a jednocześnie, aby ożywić naszą twarz. Więc jeżeli jesteście ciekawe tego tematu, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Bardzo długo ja, rozważając temat konturowania i ocieplania twarzy, spotykałam się co rusz na każdym kroku z tym, że produkty do twarzy, które są bronzerami, nie mogą być za ciepłe. Ale nie mogą być za ciepłe do konturowania, ponieważ konturowanie ma wyznaczyć niejako cienie na naszej twarzy. Cienie, które będą jak najrealniej wyglądały w stosunku do tego, jak pada naturalnie światło i gdzie ono się załamuje. Natomiast jeżeli chodzi o ocieplanie twarzy, no to słuchajcie, zupełnie inna bajka. Tutaj trzeba, żeby ocieplić, trzeba mieć coś ciepłego. Więc nie ma nic złego w tym, że coś jest ciepłym produktem o ciepłym podtonie. Tylko musi to być dopasowany ton do Waszej po prostu karnacji i do Waszego typu cery. Ponieważ jak ktoś jest totalnym bladziochem lub ma zimny typ cery, to zupełnie innego typu ciepły odcień będzie do niego pasował. A jeżeli ktoś ma ciepły typ cery, tak jak ja, wpadający w taką oliwkę, to jak najbardziej ciepły bronzer, tak, będzie czymś idealnym do ocieplania twarzy. Moim takim najbardziej sprawdzonym produktem do ocieplania twarzy jest puder brązujący z The Balm Bahama Mama. Moim zdaniem on ma taki delikatnie ciepły, acz oliwkowy ton. Nie wpada zdecydowanie w żadną taką ceglaną, pomarańczową poświatę i jest po prostu idealny do ocieplania, ale moim zdaniem nie jest idealny do konturowania, aczkolwiek wiem, że w blogosferze i youtubosferze jest z tego znany. U mnie się to nie sprawdza, ja zdecydowanie niekorzystnie wyglądam w nim, kiedy nim wykonturuję twarz, ale do ocieplania nadaje się jak najbardziej, dlatego też w dzisiejszym filmiku właśnie będę chciała Wam zaprezentować, jak ocieplić sobie twarz właśnie tym produktem brązującym i będę chciała Wam też pokazać, jak nie przesadzić z nim, bo on jest bardzo mocno pigmentowany i można taką przesadę w nim osiągnąć. Ja zawsze do ocieplania twarzy używam pędzelka, który akurat już wczoraj używałam, więc jest troszeczkę przybrudzony. Jest to pędzelek z Sunshine Minerals i on jest bardzo mięciutki. On jest docelowo przeznaczony do bronzera i do różu. Można też go zastosować oczywiście do rozświetlacza lub do czego Wam się żywnie podoba. Ja właśnie tego pędzelka używam do tego bronzera, zdecydowanie dlatego, że właśnie on jest bardzo taki mięciutki i bardzo delikatnie można nim tą czynność wykonać. I teraz w przeciwieństwie do konturowania, gdzie bronzer nakładamy pod kość policzkową, to kiedy ocieplamy twarz, to nakładamy bronzer nad kość policzkową, tak jak naturalnie nas opaliłoby słońce. Ja zawsze zaczynam od tego, aby zacząć od czoła, czyli tam, gdzie też naturalnie muskałoby nas słońce. I zawsze mocno otrzepuję sobie ten pędzelek i dopiero wtedy delikatnie tutaj zaznaczam skronie takimi szybkimi, jak widzicie, ruchami. Zdecydowanie to nie jest takie dociśnięcie, ponieważ wtedy możecie sobie zrobić plamę. I zrobimy tak, że ja sobie najpierw jedną część twarzy ocieplę, a drugą część twarzy zostawię nie wykonturowaną ani nieocieploną, tak żebyście Wy mogły zobaczyć, jaką to daje różnicę, kiedy właśnie nasza twarz jest muśnięta słońcem. Gdybyśmy konturowały twarz, nakładałabym go niżej. Natomiast jeżeli ją ocieplamy, to nakładamy tutaj powyżej, czyli tak powyżej kości policzkowej. I tutaj w skronie. Jednym słowem mówiąc, ocieplanie twarzy przeprowadzamy tutaj, tak. Takie bym powiedziała, o, na tej zasadzie, w tym obszarze, czyli nasze czoło, odrobinka skroni i nad kością policzkową. Nie pod, tylko nad. Popatrzcie, tak wygląda część twarzy, która jest ocieplona, a tak wygląda część twarzy, która nie jest ocieplona ani w żadnym stopniu wykonturowana. Musicie przyznać, że zdecydowanie ta twarz wygląda od razu bardziej zdrowo i promiennie, pomimo tego, że nie zmieniłyśmy jej rysów, ponieważ jej nie konturowałyśmy. Z
podstawą dobrego efektu ocieplenia twarzy jest porządne roztarcie produktu i nałożenie go w niewielkiej ilości. I tutaj ta niewielka ilość jest kluczem tak naprawdę do każdego fajnego i udanego efektu. Oczywiście też warto wziąć pod uwagę zawsze kwestię tego, że na przykład jeżeli widzicie dany produkt na zdjęciach, ja na przykład się spotykam bardzo często z tym, że produkt ten daje plamy na czole. Słuchajcie, to naprawdę nie są plamy, to po prostu jest normalny kontur, delikatnie rozmyty, tylko że po prostu też kamera czasami przekłamuje te kolory i wygląda to po prostu czasami zupełnie inaczej niż w rzeczywistości, ale mam nadzieję, że tym razem po prostu efekt ten udało mi się pokazać Wam taki, jaki zamierzałam. Oczywiście też kolejnym krokiem do tego, aby ta twarz wyglądała tak promieniście i namuśniętą słońcem, jest użycie również rozświetlacza. Ja zawsze używam rozświetlacza albo Mary Luminizer od The Balm, albo z Vibo i delikatnie tutaj nakładam na szczyty kości policzkowych, tak żeby ta skóra wyglądała tak właśnie bardziej promiennie, na taką bardziej odświeżoną, odżywioną. I nakładam to również tak, aby się to skomponowało z wcześniej nałożonym właśnie bronzerem. Następnie wszystko to rozcieram pędzlem od Nancy. Jest to pędzel Blush and Bronze, którego ja używam do właśnie rozcierania tych produktów, do łączenia ich ze sobą, do blendowania. I również na twarz ląduje odrobinka ciepłego różu. Jest to róż od Golden Rose w kolorze, już Wam mówię, w kolorze Peach Nude numer 12. I ja go zawsze nakładam tutaj właśnie na to jabłuszko, tak podążam w kierunku szczytu kości policzkowej. I automatycznie twarz wygląda odświeżona, wygląda na żywą, taką promienistą i również na taką zdrową. To jest bardzo istotne moim zdaniem, dlatego że samo użycie produktu, tak jak tutaj widzicie na tej stronie twarzy, po prostu wyrównującego kolor naszej twarzy i przykrywającego odrobinę niedoskonałości, no jednak nie daje aż takiego efektu jak ta część twarzy, która jest właśnie ożywiona, ocieplona, delikatnie muśnięta słońcem. Dlatego też właśnie ja osobiście kocham ocieplanie twarzy i dlatego też tutaj w tym aspekcie się bardzo polubiłam właśnie z Bahamą Mamą, ponieważ bardzo szybko odkryłam, że ona zdecydowanie dla mnie nie jest do konturowania, ale jest do bardzo fajnej funkcji, która moim zdaniem jest o wiele ciekawszą opcją niż konturowanie, czyli właśnie do ocieplania twarzy oraz do nadawania tej naszej buzi jednak takiego promienistego, fajnego, żywego akcentu. Więc tak to się prezentuje. Celowo zostawiam tą twarz taką taką podzieloną na pół, że tak powiem, bo chcę właśnie, żebyście cały czas widziały ten aspekt różnicy. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że tutaj powiedziałam odrobinkę na temat tego ocieplania i pokazałam Wam, jak to wszystko wygląda i jak to ta twarz wygląda bez i jak wygląda z takim ociepleniem, więc mam nadzieję, że ten aspekt właśnie ocieplania twarzy okaże się czymś bardzo fajnym dla Was właśnie na wiosnę, kiedy nie chcemy mieć pięknie wykonturowanych policzków, żeby po prostu nadawać twarzy nowe rysy, ale kiedy chcemy właśnie tą twarz naszą podkreślić, ożywić, nadać jej takiego fajnego, promienistego akcentu, to myślę, że właśnie tutaj z pomocą przychodzi ocieplanie. Także mam nadzieję, że to będzie świetny trend na wiosnę. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film ten okazał się dla Was przydatny. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka do góry, żebym o tym wiedziała. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was i ślę Wam moc pozytywnej energii. Pa! Don't judge, you're not walking in my footsteps. I got a grudge, just listen up and you will see.